Bardzo serdecznie Gdańskowi też dziękuję za wsparcie przy tym projekcie, bo tam są ludzie, którzy kochają sport i kochają boks i zawsze tam były tradycje pięściarskie. Długa przerwa, Krzysztof. Witam serdecznie. Chciałbym przede wszystkim podziękować właśnie Telewizji Polsa dla pana Mateusza Borka za daną mi szansę. Ale na ty jesteśmy, Krzysiu. Tak jest, dla ciebie Mateusz, także za daną mi szansę zaboksowania na tak wspaniałej wielkiej gali, jaka jest Polsat Boxing Night. Także i tym bardziej, że Gdańsk, także ostatnio tam przegrałem, teraz na pewno nie dam tej plamy, zrobię wszystko, żeby tylko wygrać. Plamy absolutnie nie dałeś, bo to myślę, że była duża sportowa walka, zostawiłeś serducho w ringu. Muszę Państwu zdradzić, my w tej chwili jesteśmy na etapie finalizacji kontraktu z rywalem Krzyśka Głowackiego. Ty masz, Krzysiek, jedno życzenie, żeby to nie był ktoś absolutnie przeciętny, żeby to był zawodnik co najmniej dobry. No dokładnie, no nie ma co wracać i, że tak powiem, przysłowiowych ogórków bić, także no chcę, żeby to była bardzo dobra walka, żeby była wojna, żeby kibicom się podobało, no i przy okazji ja uwielbiam wojny. Tomek Adamek w ostatnim czasie przyzwyczaił nas do sytuacji w swoim życiu sportowym, że jednak ma dosyć długie przerwy między poszczególnymi walkami, bo teraz mamy czerwiec, czyli 14 miesięcy minie od walki z Erikiem Moliną. Ty do tej pory no i jednak wolałeś boksować zdecydowanie częściej. Tutaj były problemy pewne zdrowotne z łokciem, z kolanem, ale na szczęście to poza tobą. Dokładnie, wszystko, kontuzje zaleczone, także teraz już tylko ciężkie treningi. No zobaczymy, jak ta przerwa wpłynie na mnie. No, od września nie boksowałem jednak 9 miesięcy, no ale myślę, że nie jest najgorzej, jest bardzo dobrze, także będzie dobrze w ringu. I Mateusz Masternak w nowej...